Mieszkańcy podsuwalskich wsi sprzeciwiają się ogłoszonej niedawno lokalizacji, mającej powstać wkrótce, spalarni odpadów. Jak kilka tygodni temu informowaliśmy, budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych planowana jest na terenie przemysłowym, położonym przy ulicy Piaskowej, w sąsiedztwie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Według sygnatariuszy petycji właściwym byłoby posadowienie instalacji na przeciwległym krańcu miasta, konkretnie w pobliżu przedsiębiorstwa gospodarki odpadami. Ich zdaniem pozwoliłoby to uniknąć transportowania odpadów przez miasto. Podnoszą również, że taka lokalizacja odsunęłaby spalarnię od pobliskiego Wigierskiego Parku Narodowego. Podczas poprzedniego spotkania z mieszkańcami, gospodarze miasta oraz specjaliści zajmujący się procesami spalania odpadów podnosili już, że współczesne technologie stosowane w tego typu obiektach gwarantują bezpieczeństwo ludzi i przyrody, ale najwyraźniej nie przekonało to autorów petycji. Miasto podnosi również inny argument. Według zamierzeń samorządu energia cieplna i elektryczna uzyskiwana w procesie termicznego przetwarzania śmieci miałaby trafiać do pobliskiego pecu. Gdyby spalarnia została zbudowana na przeciwległym krańcu Suwałk, konieczne byłoby wybudowanie linii przesyłowych, co bardzo istotnie podniosłoby koszty planowanej inwestycji. Aktualnie trwa przygotowywanie raportu środowiskowego, z którego będzie wynikać, czy jeśli tak, to jaki wpływ będzie miała instalacja na otoczenie. Jednocześnie samorząd podnosi, że tego rodzaju obiekty funkcjonują bez uszczerbku dla środowiska i ludzi w wielu europejskich miastach. Za przykład podają m.in. Kopenhagę albo instalację w Monte Carlo. Instalacje są lokalizowane w możliwie najbliższym sąsiedztwie systemu ciepłowniczego po to, by straty ciepła były jak najmniejsze, wskazują władze Suwałk. Spotkanie mające wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć mieszkańcom na nurtujące ich pytania ma się odbyć 14 grudnia o godzinie 16 w sali Suwalskiego Ośrodka Kultury.